Witajcie kochani! To już jeden z ostatnich filmów przed maturą z geografii 2021. Jeśli korzystałeś z mojego kanału w przygotowaniach do matury, bardzo Cię proszę z wdzięczności wypełnić dla mnie ankietę, która znajduje się w opisie tego filmu. Chciałabym trochę więcej dowiedzieć się o użytkownikach mojego kanału oraz żebyście mi nieco podpowiedzieli na jego dalszy rozwój. Przypomnę Wam jeszcze o tym na koniec tego filmu. A dzisiaj takim ostatnim rzutem na Paśmę. Chcę Wam jeszcze raz pokazać kilka sformułowań i poleceń, które za każdym razem na maturze się znajdą. Będą to takie uwagi już praktyczne, a niekoniecznie już związane z omawianym, przerabianym materiałem do matury. Ale film będzie krótki, na pewno warto go obejrzeć tuż przed maturą. Mowa będzie dzisiaj o poleceniach. Zobaczcie, yy, kilka takich słów kluczowych Wam tutaj dzisiaj wyjęłam z arkuszy maturalnych i chcę powiedzieć, na czym musicie się skupić. Pierwsze polecenie, które na pewno gdzieś się pojawi na maturze, to jest takie słowo wyjaśni. Jeśli zobaczycie zadanie, w którym macie wyjaśnić jakąkolwiek rzecz, obojętnie czy z geografii fizycznej, czy społeczno-ekonomicznej, proszę, żebyście najpierw zaczęli o stwierdzenie sytuacji. Możecie powtórzyć rzecz, która jest w poleceniu, możecie odnieść się do wykresu, do rysunku. W różnych zadaniach możecie spotkać to słowo. Ale z prawej strony Wam napisałam, co musi znaleźć się w zdaniu, kiedy przystąpicie do pisania tej odpowiedzi. Wyjaśnij, stwierdzacie coś, po czym piszecie, że występuje coś w danym regionie, bo albo jakieś zjawisko zachodzi, dlatego że dzieje się tak, rolnictwo, ponieważ w tym regionie jest bezchmurne niebo, gdyż na tym terenie. Te słowa, które wiążą tą odpowiedź, to ich będzie szukał egzaminator. Oczywiście, że najważniejsze jest, co napiszecie po tych słowach, ale w samej konstrukcji waszej odpowiedzi musimy czuć, że wyjaśniacie dany proces. Następny typ polecenia to są prawidłowości. I w poleceniu zobaczycie. Sformułuj dwie prawidłowości, trzy prawidłowości. Prawidłowość to znaczy, że w tym zadaniu prawdopodobnie będziesz się opierał o mapę, o wykres, o porównanie, co się dzieje w jakim kraju, więc. Korzystaj tu z takich słów. Napisz, co gdzie występuje. Napisz, czym ta prawidłowość się charakteryzuje i pamiętaj o geograficznych odniesieniach. Jeśli to będzie mapa, to korzystaj z geograficznego słownictwa. Nazywaj oceany, kontynenty, wybrzeża. Używaj kierunków, w jakich coś się y, przemieszcza. Pisz, gdzie co występuje. Na ogół, najczęściej, a gdzie nie ma czegoś wcale, w taki sposób doszukuj się prawidłowości. Trzeci typ polecenia to jest słowo oblicz. Jeśli zobaczysz słowo oblicz i zwrócisz uwagę, że to zadanie jest za dwa punkty, to prawdopodobnie jeden punkt dostaniesz za obliczenia i dobry sposób rozumowania, co oznacza, że zawsze zacznij od tego, żeby zapisać wzór, jeśli go znasz. Później nie rób nic na skróty. Podstaw po prostu do tego wzoru dane. Za ten krok możesz dostać jeden punkt. Później licz spokojnie, używaj kalkulatora, nawet w najprostszych obliczeniach. Ile razy widzimy, jak piszecie, że na przykład w zadaniach na hektary, że. 20 do kwadratu to jest 40. To w stresie zapominacie o zerach, źle przekładacie przecinki. Wszystko zróbcie spokojnie na kalkulatorze, i ostatnia rada: zadanie musi się skończyć jednostką. Większość zadań w geografii ma tą jednostkę na końcu. To będzie różna jednostka, tak. Mogą być stopnie, może być literka długości, szerokości, może być spadek w procentach, w promilach, przyrost naturalny w promilach. Chyba tylko jedno przychodzi mi do głowy zadanie i to jest wskaźnik feminizacji, który nie ma tej jednostki. A tak, musisz na końcu się zawsze zastanowić, jaką dopisać jednostkę. Kolejny typ zadań to są zadania prawda-fałsz i napisałam tu wam nie przekombinuj. No, moi drodzy, wasza tutaj prawdopodobieństwo i loteria wskazuje często na to, że jak na przykład są dwa razy prawda, to już trzecie na pewno nie będzie prawda. I wtedy zaznaczacie fałsz. No, obalam ten mit. W zeszłym roku, właśnie w takim ciągu, były trzy odpowiedzi takie same, więc nie kombinujcie, że musi być prawda, fałsz, prawda. Na odwrót mogą być trzy takie same. Po prostu wczytujcie się w te zdania, szukajcie tego, czy jest tam coś podchwytliwego i piszcie tak, jak uważacie, i próbujcie tutaj nie strzelać i nie kombinować układu odpowiedzi. Podkreślaj sobie słowa kluczowe. Co to znaczy? Podaj wyłącznie na podstawie barwnej mapy i zwracam Wam na to uwagę jest część zadań, która odnosi się bardzo do mapy, do schematów, do rysunków. Wtedy korzystaj tylko z nich i trzy cechy i ja bym tu podkreśliła przyrodnicze. Mogą być też pozaprzyrodnicze, może być słowo antropogeniczne, może być słowo, że mają być tylko cechy gospodarcze albo społeczne. Podkreśl to sobie i zastanów się na koniec, czy Twoja odpowiedź mieści się oby na pewno w tym, co było tu podane, dokładnie w tych cechach. Zadanie na podobieństwa i różnice. Tu też musisz prawidłowo formułować zdanie. Jeśli masz przedstawić jakieś podobieństwo obojętnie jakich rzeczy, czy tak jak tutaj dwóch form polodowcowych, czy porównujesz dwa pola mapy, musisz korzystać z takich słów. Zarówno pole to, pole A1, jak i pole A2 mają takie same, nie wiem, lasy, tak? występują w obu lasach. Tak jak w polu A2, tak samo w polu A3 występują jeziora. Obie formy są formami polodowcowymi. Zobaczcie kilka sformułowań, które podkreśla każde z nich, że odnoszę się w przypadku podobieństwa do jednej i drugiej formy. Nie piszcie skrótów myślowych, nie piszcie, występują lasy. Formy polodowcowe musicie udowodnić egzaminatorom, że wiecie, że mówimy o jednej i drugiej formie. To samo w różnicy. Nie piszemy nigdy w polu, a dwa występują lasy. Os jest formą polodowcową? Nie, tylko piszemy. Jedna forma jest taka, zaś druga taka, lub tylko w tej formie, tylko w tym polu występują hotele. Więc albo podkreślam wyraźnie, że tylko w jednej formie, albo odnoszę się do jednej i drugiej, kiedy mam mówić o różnicach. Wyeliminuj zbędne elementy. No takie masło maślane mi to wyszło, żebyście zapamiętali, że kiedy macie dopasować więcej rzeczy, niż macie rubryczek w tabelce, rubryczek. Hmm, do dopasowania, nie wiem, krajów stwierdzeń, to najpierw zacznij od zastanawiania się, co tu nie pasuje, która wartość, który kraj na pewno nie będzie miał takich wysokich usług, który muszę na pewno z tego odrzucić, później pomyśl tak, znajdź jakieś wartości najwyższe, i szukaj, jeśli najwyższe wartości, czy one się przekładają na kraj wysoko rozwinięty, pomyśl, który ze wskazanych krajów jest. Najbogatszy, potem idź w drugą stronę. Pomyśl, kto musi mieć najniższe wartości, i dopiero na koniec szukaj tego środka. Większość z tych zadań, gdzie musicie dopasowywać te kraje tyczy się państw świata. No i napisałam wam z knikiem, brak znajomości mapy świata. Po prostu wykluczycie, nie wiem, w dwóch, w trzech zadaniach, bez sensu. To znaczy, że musisz znać największe kraje świata. Powtórz je sobie tuż przed maturą. I teraz kolejne stwierdzenie. Uzasadnij, podając trzy argumenty. Uzasadnij to nie znaczy krótko, że masz stwierdzić, wypisać te uzasadnienia, na przykład jak w tym zadaniu w lokalizacji. Musisz stwierdzić, że w danym rejonie jest płaski teren, występują lasy, i pamiętaj, uzasadnij, to znaczy dalej. Wyjaśnij, czyli kończysz zdania tak, jak już wam mówiłam. Coś występuje, bo, dlatego, ponieważ, gdyż i wyjaśniasz, uzasadniasz, uzasadniasz w każdym stwierdzeniu. No, i zadanie na zależności. Sformułuj zależność, bardzo ważne słowo, i najpiękniej będzie, jak będziecie pisać. Im bardziej, im więcej, im częściej, im mniej, im rzadziej, wszystko co będzie pasować, tym to będzie taka zależność. Pokażesz, jak ma się jedna rzecz do drugiej, i potem już tylko musisz patrzeć na treść polecenia, tak? Im bardziej, im większa powierzchnia, tym udział większy, mniejszy przepisz dokładnie słowa z tego polecenia, tylko włóż właśnie w tą formę zdania, którą Ci teraz podałam. No i rady na sam koniec. Czasem jest tak, że początek matury z geografii was bardzo zmęczy i utkniecie na zadaniach z geografii fizycznej, z geologii. Cały arkusz ułożony jest zgodnie z kolejnością realizowanych działów w szkole, czyli zaczynasz od astronomii, potem masz mapę, atmosferę i właśnie dochodzimy do litosfery. Tam utykacie w tej geologii, przychodzi zniechęcenie, że jest za trudne. I przechodzicie bardzo zrezygnowani do końcowej części arkusza, a tam jest geografia społeczno-ekonomiczna, tam jest o rolnictwie, ludności, przyroście naturalnym, piramidy wieku, te zadania idą wam na ogół lepiej. Więc jak się zmęczysz w pierwszej części, przeskocz kilka zadań, idź do końca. W tym ostatnie dwa zadania, trzy na ogół są łatwiejsze. Mi się tak wydaje lepiej, można je napisać, tylko brakuje już wam sił. Jeśli to jest zadanie otwarte, więc przeskocz sobie. Napisz te zadania prostsze szybciej. Nie zostawiajcie pustych pytań. Nas to naprawdę egzaminatorów martwi. Słuchajcie, mogłabym wam powiedzieć, a zostawcie puste zadania, nam się to szybciej sprawdza. Ale widzimy wtedy nas to martwi, że się dlaczego się poddajecie. Po co wybraliście tą, tą maturę, żeby zostawiać puste? Próbuj, próbuj. Jeśli jest polecenie, którego nie rozumiesz, może się zdarzyć jedno zadanie, ale zbyt często się po prostu poddajecie, czasem nawet nie uzupełniacie zadań, gdzie są rzeczy do wyboru. Nie stresujcie się kluczem odpowiedzi, jaki się pojawia w dniu matury, zwłaszcza jeśli chodzi o zadania otwarte. To jest tylko propozycja. Pamiętajcie, zaliczamy Wam te odpowiedzi, które są dobre. Może ich nie być w kluczu nawet oficjalnym, ale jeżeli Piszecie na temat i ma to sens, dostaniecie punkt, więc nie martwcie się tymi odpowiedziami na zapas. No i na koniec na pewno Was szkoła informuje o tym, macie możliwość wglądu do swoich prac, i akurat z matury z geografii nie robi się tego zbyt często, więc też się nie poddawajcie, jeśli po Waszym wyniku stwierdzicie, że jednak chyba czujecie, że poszło Wam lepiej, korzystajcie z tej możliwości. I jedźcie na wgląd do arkusza. Mam nadzieję, że te rady Wam pomogą. Powodzenia.